Kurde, spadłem nie tu, gdzie trzeba, ale... Dawaj to, kurwa! No, widzisz? Kurwa, no. Dobij go. Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w PUBG Lite. Moi mili, w tym oto odcinku będziemy grali duo z wirusem po raz kolejny. Jak to się potoczyło, sprawdźcie sami. Jeżeli ten odcinek wam się spodoba, nie zapominajcie o łapkach w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie, a i nie zapominajcie o subach i dzwoneczku, moi mili. Tak więc ja was zapraszam jeszcze tylko na Instagrama i na wszystkie inne strony, które widzicie teraz na ekranie. Również zapraszam na Satanus Gaming na Facebooku. Tam są wszystkie powiadomienia odnośnie nowych odcinków i nie tylko. Tak więc serdecznie zapraszam, a teraz lećmy z filmem. Daleko mamy do strefy. Kawał drogi, tak. Dobra, boty idą. Chyba. Z której strony? Jest jeden. Trzeba ich wezwać, bo może... O, ten mi przyniósł tłumik do snajper. Bardzo ładnie. O, idzie drugi. Chyba. No chodźcie, chodźcie. Do wujka. A gdzie on był? Tu przy mnie. A, to już zaciukałeś, tak? To na co mnie wołasz? Co ty, trzeciego? Seniori, ile żeś już ich ubił? Patrz, zamilkł, coś fajnego znalazł. Satanus! No, co jest? Ten, ty mnie słyszałeś? Nie. Aha. Nic nie znalazłem fajnego właśnie aż tak. No ja właśnie mówię, że milczy, mówię, bo nic znalazł coś dobrego. Nie wiem co tutaj. Podejrzewam, że nasz ulubiony program do rozmów szwankuje. No pewnie tak. No dalej, gdzie są te boty jeszcze? Chodźcie tu. Holy shit. Co? No nic, u siebie miałem jednego. To nie do mnie to powinni przychodzić, nie do ciebie, kurde dziady jedna. No to. Ty, no on nic mi nie przyniósł w sumie. Amunicję jedynie, jeżeli bym chciał, ale nie chcę. Widzisz? Ale zginął od razu, także kolega jego już musiał dawno wyciągnąć kopyto. Ty. O, to ty, czy koło ciebie coś? No ja, to ja. Strzelam tak, żeby zachęcić. Chyba, że ich mało zostało i się nie pojawiają. Tak też może być, że zostali wybici. Może, ale nie musi. No.
Dobra, ja poszukuję, panie, kolby do snajpy. Jak znajdę. I magazynka do M-ki. Plus nie pogardziłbym lunetą dwójką. Dwójką? Dwójką. A tak w ogóle to przydałoby się wziąć samochód i już stąd jechać. Bo mamy kawał Spokojnie. Drogi. Kawał drogi do strefy. Przeżyjemy chyba, mamy tyle medów, co? Gówno, nie medów to. Nie? Nie, ja proponuję jechać. Znaczy, aut tu jest wiele, także możemy się równie dobrze rozdzielić, ale... Także z tym tu w razie nie ma problemu. To co, jedziesz czy nie jedziesz? No jadę, no. Dobra, to ja wsiadam w limuzynę i zaraz będę. No, trochę musimy dymać. No właśnie o to chodzi. Dobra. Bio! Co, cały czas tą drogą, nie? Tą drogą i na końcu w prawo. Bierzemy to auto, bo jest szybsze. Ewidentnie. No wiesz, ty co? Co? Stukłeś mnie. Żartujesz. A czy ja wyglądam jakbym żartował? O, droga się kończy. I nowa się zaczyna. O. Kurde, rzuca tym autem. Jak myślisz, w mieście ktoś został? Na Pekado na pewno. Zawsze ktoś jest. No ten to zasuwa 160. No i właśnie o to chodzi. O tamtym to byśmy się trochę wlekli. Tylko raz, dwa i na miejscu. O, też to. Tak samo im szybszy cel, tym trudniej trafić, nie? Ale mało ludzi zostało. To, czyżby znowu jakiś cheater? To wie? Przed nami typ. Ale ja mam mało życia. Cieszę się, to się schowajmy. Chodź do bloku.
wali do ciebie, czy gdzie? Nie wiem. Gdzieś wali do kogoś, na pewno. Nawet nie patrzę. Ty w bloku jesteś? Nie, znaczy tak, tak. Oni są za murkiem na 230 ode mnie. Czekaj, jak to się, 200, jak się zaznaczało? 200 ile? Nie wiem. Altem i kółkiem, czy czym się zaznaczało? Murek 240, tu blisko murek przy ulicy? Murek naprzeciwko, tak, przy ulicy, ten murek. Tu. A, widzę. Widzisz typów, czy nie? Bo ja mam ich... Jednego widzę, ale... To ty walisz? Tak, ja strzeliłem do dziada. Potrafiłeś chociaż? Nie. No właśnie, tego się obawiałem. Ale mam tłumik. Oni tak jakby nas nie widzieli nawet. Czy bynajmniej jeden. A gdzie drugi, nie wiem. Ja widziałem tam dwóch, ale... No może po drugiej stronie są. Tak jakby weszli do tego budynku? Nie, za budynek chyba poszli. Oni strzelają do kogoś u góry chyba. No tak by to wyglądało właśnie jakby. Nie wiem tam... Co tu robić? Trzeba chyba tam iść. Dobra, to chodźmy. Przestali. Ale gdzieś ja bym proponował tu naokoło ich zajść. No to właśnie jestem naokoło. No ale jesteśmy w dwóch różnych pozycjach. Nie pomożemy sobie w razie czego. To jest ten problem. Tu nie widzę za domem, jest, żeby jest, ktoś... Jest w domu. W domu? W domu widzę jednego, no. To ty walisz? Nie, wyskoczył przez okno jeden. Ale ty waliłeś do niego, czy nie? Nie, to ktoś z górki tam dalej wali do niego. Dobra. To ja waliłem. Podchodzę, teraz do mnie wali. O, u góry jest, tu na balkonie. Dobra, jednego zabiłem. A ja drugiego. Dobra. Gitara. Tylko, że mamy tego tutaj... Co mamy? Tego z karem. Z górki gdzieś. Kurde, ten ma M24, ja mam SLR-a. Zastanawiam się, czy zmienić. Chyba, że ty chcesz M24. Jak masz dobrego cela? Różnie bywa. Tylko ten kutafon u góry, z nim jest mały problem. Mianowicie? Bo nie wiem, gdzie on jest. Aha. O, wcelowany jest kutas we mnie. Wcelowany w ciebie. No. I nie widzę go, nie widzę. No za... Ale z której strony on jest mniej więcej? Mniej więcej 280 gdzieś. Gdzieś. Widzę typa. Pozycja. 290 na górce. A, jest górka u góry. Górce. Aha. Dobra, ja się będę wychylał. A ty celuj. Schował mi się za drzewa. Albo jest drugi. Albo jest drugi. On ciebie nie widzi. Mnie widzi. Tyryryry. Dobra, panie. Do strefy chodź już szybko. Bo nie zdążymy. Gdzie jest ten nasz pojazd? Gdzieś tam będzie.
przy drodze. Dupie. W rzeczy samej jest, ale dobra. Już biegnę do niego. Musimy mieć, bo się tu bawimy z tymi cymbałami, a... No, bawimy się, bawimy. A gówno z tego mamy. Dobra. To kurwa! Co, zakopałeś się? Zawiesił się. Dobra, to chodź, to chodź tu, mamy ogórka. Ja pierdolę. Lepiej nie było? No, no nie było właśnie. No. Gdzieś na szagę. Na szagę? No nie masz wyjścia. Ogórkiem na szagę. No, wal na szagę. Dobra. To nie na nich, tu na szagę, szybko panie, kręć tym. Bo jak nam pociągną... Motor? Dobra, pieprzyć, już jestem rozpędzony. Teraz oni się wypchają. O, o, o. Jakieś kule fruwają. Dobra, stój. Trzeba się leczyć. Dobra. 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 Bio! Panie, to ma tylko jednego konia mocy. Jak się nie pospieszą, to ich strefa też zeźre. Chyba, że medów mają sporo. Panie, ja za taką wycieczkę to nie płaciłem. Panie, pan mi w ogóle nie płaci. Dobra, stój. Dobra. Żyjemy. Żyjemy i mamy fajną... Kurka. A czemu tak nagle ściszyłeś głos? Bo nie wiem teraz, czy wejść na górkę tu, czy schodzić. Nie, 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 trzeba schodzić tak czy siak, bo górka nie będzie w strefie kolejnej. A strefa już leci zaraz. Mamy jeszcze 5 graczy. Pytanie, czy ci z zapleców dobiegną. Chociaż tam był motor, były jakieś inne te, także mogą dojechać. No może dojadą gdzieś. A na górce świetnie. Czasami to lepiej nie zostawać, bo można z niej potem po prostu nie zejść. To jest... Typ, uh-huh. typ na 205. Aha. Kurwa, żaden nabój nie trafił. Mój czy twój? Mój. No mój pewnie też. Lecimy. No, lecimy. Teraz to my mamy przesrane, bo jesteśmy na widelcu. Mamy szopę. Aha. No, kurwa. Chyba na włosach. Nie no, musimy tu wejść do tej szopy. No, widzę. Ale chyba go zezłościliśmy. Wyobraź sobie, że wcale się nie dziwię. Co, szopa jest otwarta czy zamknięta? Nie wiem, ja się leczę. Dobra, ja jestem w środku w szopie. Mutant leży w środku, jakbyś chciał. Ja się tak rozglądam, ale teraz...
I tak jesteśmy poza strefą i musimy iść na niego. Dobra, dawaj, szturmem. Szturmem? Możemy się trochę rozdzielić. Teraz pytanie, gdzie ta paruwa jest tu? Jest tu za murkiem. Przyjdź to gusiana. Zabity. Ktoś wali do nas. Z górki. Na 175. Dobra, niech se wali teraz. Dobra, ja też muszę się podleczyć. Bardzo ładnie. Kamizelkę miał jakąś dobrą, czy...? Nie wiem, ja go nawet nie lutowałem, bo musiałem się skryć. Tak, jeszcze zostało 4 pochowanych. A ci tam na górce? Jeden jest pewnie jego kolega, tylko nie wiem gdzie. Znaczy on zginął. A jest, raczej... wiem gdzie, na 175. Wow. Kurwa macie. To ty czy on? On. Ja widzę tam jakiś samochód, ale jego nie widzę. 175 za kamieniem, gdzieś tam. Kurwa. Niedobrze. Widziałeś go? Tak. Dosłownie przez ułamek sekundy. Dwóch jest. Będzie. Dwóch jest. Będą musieli zbiegać? Chyba czy my tak. Do nich? My do nich, kurwa. Chodź, idziemy. A gdzie oni są? No, gdzie są? U góry, tam gdzie byli. Tylko trzeba tam iść, panie. No to very fucking wesoło. Very fucking wszystkie strony. Nie, dobra, dobra, oni się biją teraz między sobą? Czy do nas walą? Nie, 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 do nas walą. No to nie walą. Dobra, jestem, dostałem. No chodź, i tak musimy zapieprzać. Jeszcze trochę, poczekaj, poczekaj, spokojnie, bez spiny. Wow, wow, wow. Nie mam nie mam kamizelki. Mamy przejebane jak Pinokio w krainie. Jeszcze nie, jeszcze nie. Oni tam są, czy poszli Wiem. Dalej? Poszli, poszli. Chyba wypierdalać tutaj. Gdzie tutaj do mnie strzelacie? Zrób se tak jak ja. Masz tam dołek jakiś fajny? Tak. O panie. Elegancko. Kurwa, jeszcze w strefie. Nie, no jeszcze nie jesteśmy w strefie. No. Pizdu! Z taką robotą. No dobra, jest tu jeden szczurek. O kurwa, skara dostałem w cymbał. Ty gnoju jeden. Pierdziele. Kurci syn. Nie, no mieliśmy znowu no tupowatą pozycję. Ale tak to leciało, trzecie miejsce, moi mili, tak więc dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami, że gramy wspólnie, moi mili. No cóż, nie wyszło, ale było przynajmniej sympatycznie. Tak więc zapraszam was na kolejny odcinek, który ukaże się już niebawem i zapraszam was jeszcze na Instagrama i na wszystkie inne strony, które właśnie widzicie na ekranie. A jeśli ten odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, co sądzicie. A teraz się z wami żegnamy, tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, hej! Na razie.